Cześć, ja nazywam się Michał Bąk i muszę Ci przyznać się szczerze, że bardzo dawno nie nagrywałem podcastu, więc nie wiem jak to wyjdzie. W tym podcaście chcę porozmawiać o dość powszednim problemie. Mianowicie, gdy zakładamy firmę, myślimy, że firma uczyni z nas wolnych ludzi. I de facto to jest jeden z najczęściej podawanych powodów, dla których rezygnujemy z pracy na etacie. Tymczasem. Podczas wielu rozmów z moimi znajomymi, przedsiębiorcami, przedsiębiorcami podczas naszych spotkań takich jak Founders Camp czy Founders Mind, dostrzegam pewien dysonans. To znaczy, chcesz być wolnym człowiekiem, zakładasz działalność gospodarczą, po czym okazuje się, że ta firma powoduje pewnego rodzaju zniewolenie. W tym odcinku podcastu chciałbym właśnie porozmawiać, czym jest w ogóle to zniewolenie, co powoduje to zniewolenie i jak można de facto z niego wyjść? Nie ukrywam, że sam przechodziłem przez ten problem. Sam byłem człowiekiem, który założył działalność gospodarczą po to, żeby być wolnym, żeby nie pracować na etacie, nie pracować u kogoś. To było moje marzenie. Miałem 21 lat, gdy założyłem działalność gospodarczą, gdy rozpocząłem przygodę przedsiębiorcy. Natomiast mogę powiedzieć, Mogę powiedzieć uczciwie, że ja nie miałem pomysłu na siebie. Nie wiedziałem, jak zrobić tą pierwszą firmę, te pierwsze pieniądze, jak zacząć zarabiać. No i wydaje mi się, że przez pewien czas, pewien długi czas, firma stała się pewnego rodzaju więzieniem. Oczywiście, mam tu na myśli więzienie metaforyczne. Nigdy nie odsiadywałem wyroku i nigdy, mam nadzieję, nie przyjdzie mi tego czynić. Mam na myśli tutaj, nie to, że firma staje się z pewnego rodzaju zamkniętym zakładem poprawczym, penitencjarnym, tylko mamy nadzieję, że będziemy wolnymi ludźmi, a de facto firma zakłada nam pewnego rodzaju kajdany, pewnego rodzaju łańcuchy. I o tym wszystkim chciałbym, o tym chciałbym wszystkim dzisiaj powiedzieć. Po czym możemy w ogóle. Poznać, że mamy ten problem, po czym możemy poznać, że firma nas zniewala i stajemy się takimi trochę no, więźniami tej działalności, którą prowadzimy. No, na pewno jest to fakt, po pierwsze, że zaczynasz pracować dużo więcej niż 8 godzin dziennie. Nie mówię, że 8 godzin to jest standard czy potrzeba taka, natomiast pracujesz więcej niż 8 godzin, a otrzymujesz dużo mniejsze wynagrodzenie. I oczywiście, jeżeli jest taki pewien etap, to jest to zrozumiałe, że pracujemy więcej, wyciągamy mniej, no bo firma się rozwija, potrzebuje inwestycji. W pierwszej kolejności zazwyczaj mądry funder, mądry, mądry przedsiębiorca zaczyna dbać o swoich współpracowników, swoich pracowników, kontrahentów itd. No i jest oczywiście taki moment, tylko że wielu z nas naprawdę oszukuje się i przedłuża ten moment. Pokazuje, że jest nieskuteczny, no bo pracujesz powiedzmy 12 godzin albo 10 godzin, to też już nie, to, to jest też już moim zdaniem za duże obciążenie, jeżeli firma nie jest do końca rentowna i to nie jest startup, który ma inwestycje, i to nie jest firma, która jest naprawdę w, w tej ścieżce takiego tak zwanego kija hokejowego, że faktycznie idzie to wszystko w górkę i jakby po prostu ciśniesz, jak. Ile możesz, tylko dlatego, żeby podnieść te wszystkie współczynniki. No i to się okazuje, że pra ta praca, którą byś wykonywał dla kogoś na etacie, wykonywałby się prawdopodobnie przez 8-9 godzin. Jeżeli jesteś bardziej sumienny, oczywiście zostawałbyś po godzinach i tak dalej. Natomiast ekwiwalent finansowy, który byś otrzymywał, jest dużo wyższy niż to, co jesteś w stanie wyciągać z firmy ja nie mówię takie, o takim czasie, że faktycznie przez moment, ja sam przez moment wyciągałem z firmy dużo mniejsze pieniądze. W sensie dużo mniej niż byłem warty na rynku pracy. Iż na dzień dzisiejszy też wyciągam mniej. Natomiast to nie chodzi o, o nie wiem, 10% różnicy, czy 20% różnicy, tylko naprawdę ogromne zaniżanie. Ja mam znajomych, którzy przez lata pobierają ekwiwalent, równowartość właściwie 20-30%. Czasami maksymalnie 40% tego, ile oni są, ich praca jest warta na rynku. Oczywiście, jak tak jak już mówiłem, mam kolegów, webdeveloperów, programistów itd., którzy zarabiają kosmiczne pieniądze na tacie i pracując dla siebie, zarabiają dużo, dużo mniej. Natomiast nie można usprawiedliwiać sobie tego, że ta faza, zwłaszcza jeżeli trwała, latami trwa. No to nie możemy powiedzieć, że kurczę to wszystko jest to jest okej, okay, tak? Druga rzecz, która powoduje, że możemy określić firmę jako pewnego rodzaju zniewolenie, pewnego rodzaju więzienie, to na pewno wypalenie. To że czujemy wypalenie. Ja powiem szczerze, że mam rozmawiałem w tym tygodniu z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami, bo Przygotowaliśmy ankietę w sprawie wyjazdu dla przedsiębiorców w Funders Camp, i miałem przyjemność rozmawiania dosłownie z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami. Przeróżne biznesy, software house'y, agencje digitalowe, e commerce biznesy klasyczne takie jak kancelarie prawne, biura rachunkowe, naprawdę ogrom, ogrom różnych rozmów z wieloma przedsiębiorcami. I to wszystko, do czego się sprowadzało, to że wypalenie to nie jest tylko i wyłącznie to, że jesteś nieskuteczny, nie masz. Nie masz pomysłów, nie masz, nie masz pieniędzy na rozwój tej firmy. Nie, właśnie nie. Ja w tym tygodniu miałem naprawdę super rozmowę. Firma, 150 tysięcy przychodu miesięcznie, niewielu pracowników, bardzo duża rentowność. No i ten brak misji, brak przekonania, po co my to robimy, spowodował u Fanderów wypalenie. No i idziesz do takiej firmy, nie wiesz po co to robisz, no i co za tym idzie. No, czuję się strasznie wypalone. I to nie jest firma, która jest nierentowna. To nie jest firma, która nie ma za co rachunków zapłacić. To nie jest startup, który ciągle goni za tym króliczkiem. To jest firma, która już jest od nie wiem, kilkunastu lat, nawet ponad dekadę, prawdopodobnie na rynku. To świetnie prosperujący biznes, nawet mówię, można powiedzieć, że poukładany, tak? Pracownicy przychodzą, wiedzą, co mają robić. Mało tego, szefowie mogą wyjechać spokojnie na urlop. To nie jest firma, która jest w tej fazie, że founder non stop musi być, a jeden albo drugi, bo tam jest dwóch kofanderów, że jeden albo drugi musi być non stop w firmie. No nie, ta firma jest dużo bardziej poukładana, jest to e-commerce. Wszyscy wiedzą, co mają robić, kto ma pakować paczki, kto za to odpowiadać, i tak dalej, ale founder jest wypalony. Dlaczego founder jest wypalony? Bo nie czuje misji, jakby nie, nie ma misji w tym, co robi, nie, ma, nie zrobili sobie takiego ćwiczenia strategicznego kilkanaście lat temu, jak zaczynali tą działalność, nie określili misji, charakteru firmy, tak, i później okazuje się, że po tylu latach ta firma jest bezpłciowa. Fander, pomimo tego, że dobrze zarabia, jeździ spoko autem, spłacone, spłacone mieszkanie w wieku niespełna 40 lat, on czuje się wypalony. On czuje się wypalony, dlatego że chodzi do tej firmy, mógłby do niej nie chodzić, mógłby chodzić, no i nie wie co dalej. Nawet to jest człowiek, który rozważa sprzedaż firmę. Wypalenie nie zawsze jest związane z tym, że nam nie idzie. Czasami idzie nam dobrze, ale... Coś powoduje, że tą firmę jesteśmy wypaleni i ona jest takim trochę więzieniem, tak? Nie możemy jej sprzedać, bo na przykład w sumie nie wiemy, co potem byśmy zrobili, albo nie możemy jej sprzedać, bo na przykład nie ma inwestora branżowego chętnego na jej zakup. Albo ludzie zaczynają zastanawiać się: kurczę, no dobrze prosperujący biznes, dlaczego on chce to sprzedać? No i też nie wszyscy do tego dobrze podchodzą, tak? Niektórzy zaczynają zadawać pytanie: no po co to sprzedajesz? jak... I to jest takie hiperrentowne. Kolejna rzecz, dla której uważam, że część z nas tkwi w takiej trochę w firmie Shambie, to to, że posiadają toksycznych klientów. I co gorsza, nie do końca wiedzą, jak się od tych klientów uwolnić. No bo posiadanie toksycznego klienta, jeżeli masz nastu dobrych klientów, którzy nie są toksyczni, którzy Generują po prostu fajny zysk, masz fajne współpracę. No to prosta rzecz, jeżeli masz taki rak w sobie, takiego, taki nowotwór, no to go wycinasz. Po prostu nie ma takiej innej szansy, że, że, żeby funkcjonować z takim klientem długoterminowo. Wysysa z ciebie zasoby, wysysa z ciebie energię. Po prostu nie i, i taka sytuacja jest niedopuszczalna. Natomiast jeżeli jesteś uzależniony albo masz więcej niż jednego klienta takiego toksycznego, no to wtedy zaczynasz się zastanawiać. Kurczę, jeżeli podziękuję temu klientowi, to ktoś straci pracę. Jeżeli podziękuję temu klientowi, to nie będę miał jak opłacić rachunków, nie będę miał jak wzi wziąć sobie wypłaty i tak dalej, i tak dalej. Więc stajesz się więźniem, zazwyczaj toksycznego klienta. To niestety albo stety można dużo wcześniej temu zapobiegać. Kiedy? No, gdy rozpoczynasz działalność, gdy jesteś na pierwszej fazie, selekcjonujesz klientów, jesteś freelancerem, masz podstawowe rzeczy do przeżycia. No to jak zwiększasz te, tą działalność gospodarczą, to dbasz o to, żeby żaden kolejny klient nie stał się toksycznym. I dokładasz element po elemencie, no bo jeżeli do swojej układanki wrzucisz kilka. Niepasujących elementów, kilka rzeczy, które powinieneś zupełnie inaczej zrobić, no to później, nie wiem, czy grać w jęgę kiedyś. No jeżeli klocki w trakcie są źle poukładane, no to im dalej ją układasz, im dłużej budujesz tą jęgę, tę Twoją konstrukcję, no to tym łatwiej ją potem rozpieprzyć. Im łatwiej jest później, tym łatwiej ona później rozpada się. Tak samo jest z firmą. Jeżeli dokładasz jednego toksycznego klienta, jeżeli popełniasz kolejne błędy i tak dalej tak dalej, no to ta firma niestety ale cały czas buduje się w takie, takiego potworka taką karykaturkę, takiego frankensteina z którym nie da się nic zrobić no i czasami niestety doprowadza to do najbardziej opłakanych rzeczy, jakim jest na przykład zamknięcie działalności gospodarczej, bo już nie ma jesteśmy tak zapętleni Długach, w toksycznych klientach, w toksycznych relacjach, itd., itd., że to powoduje, że jedynym słusznym wyjściem jest, nie wiem, ogłoszenie bankructwa. Ja też, mam, też znam takie casey, też znam takich przedsiębiorców. Kolejna rzecz to posiadanie złych, złych współpracowników. Mówi się, że jeżeli tylko ktoś źle rokuje pod tym kątem, że po pierwsze nie performuje, nie dowozi, ale z drugiej strony może to być też dupek. To nie musi być osoba, która nie dowozi. To może być osoba, która bardzo do, dużo dowozi, ale jest dupkiem, no to może się okazać, że lepiej, znaczy może się okazać, najskuteczniejszą rzeczą, którą możesz sobie zagwarantować, to jest zwolnienie. Nie doprowadź do sytuacji, w której jesteś uzależniony od takiej osoby, bo będziesz traktował firmę jak więzienie. Masz powiedzmy 3, 4, 5 osób na pokładzie, Jedna z nich jest dupkiem, ale dobrze performuje i wiesz, że z jej odejściem mogą odejść klienci. No nie, im szybciej wykryjesz po trzech miesiącach, że człowiek jest dubkiem, tniesz po trzech miesiącach. Wykryjesz po pół roku, że jest dupkiem, tniesz od razu. To jest taki nowotwór, który może bardzo mocno strawić Twoją firmę od wewnątrz. Mało tego, jeżeli jest takim naprawdę perfidnym, to może pociągnąć ze sobą pracowników. Może robić siać ferment, może wziąć klientów, może wziąć Twoich współpracowników, kontrahentów, whatever, może po prostu zachować się nielojalnie, więc im szybciej ukrócisz sytuację, w której nie jesteś zadowolony ze współpracownika bez względu, czy chodzi o sam performance, czy chodzi o jego postawę, tym lepiej dla Ciebie. Niestety czasami i mi zdarzało się przeciągać, no i chodziłem za kartę tej firmy, musiałem się, Zderzać z pracownikami, którzy może byli dobrze performujący, ale nie byli życzliwi w stosunku do swoich kolegów, nie budowali więzi z tą firmą, po prostu nie następowało tak zwane dopasowanie kulturowe do naszej organizacji. No i taka osoba powinna oczywiście dużo wcześniej zostać wystrzelona, no bo niestety nie pasuje do naszej organizacji, nie pasuje do naszego nawet stylu zarządzania. No to, jakby my jesteśmy właścicielami, to my musimy bardzo dobrze zarządzać i to my, nam musi być komfortowo we własnej organizacji, żeby nie stworzyć właśnie więzienia, którym czasami, do, do, do którego czasami doprowadzamy. Kolejna rzecz to pokazująca nam, że nasza firma może być takim zniewoleniem, takim więzieniem, jest to, że jesteśmy zestresowani na sam dźwięk. Telefonu. Możemy być zestresowani tym, co nadejdzie, jaka informacja. Podobna rzecz tyczy mail. Jeżeli jesteśmy zestresowani od samego, widzimy, o kurczę, Kontrahent X napisał, oj, co tam będzie, albo dzwoni numer, nie odbieram, bo to numer, którego nie mam w bazie, to znaczy, że jesteśmy w pewnego rodzaju więzieniem. Co innego, jeżeli przyjęliśmy oczywiście politykę nieodbierania, tak jak ja, jakby jeżeli się ze mną nie umówisz na telefon, no to nie odbiorę. Po prostu nie wiem, czy to będzie papież, czy to będzie współpracownik, nawet moja żona, nie odbieram w nieokreślonych godzinach. Jakby przyjąłem taką zasadę jest ona być może czasami karkołomna dla innych, którzy chcą się ze mną skontaktować. Być może ona jest szkodliwa, tak, bo może się wydarzyć jakieś nieszczęście, natomiast zakładam, że po prostu odzwaniam w pierwszej możliwej sytuacji, no bo pracuję w pewnych interwałach i to też jest jakby rzecz, ale meritum tego powinno być takie, że meritum tego punktu jest to, że no jeżeli stresuje Cię samo odebranie telefonu, bo wiesz, że może się coś wydarzyć, albo czytanie maili, to znaczy, że jesteś właśnie w tej fazie firmy, która jest dla Ciebie więzieniem. Szósty punkt to, jeżeli Twój cash flow to tylko zasypywanie dołków i obawiasz się, kiedy spadniesz z tego rowerku, no to to też jest rodzaj, Zakładu penitencjarnego zwanego Twoją działalnością. Tak, pospolicie sobie, możesz o niej mówić. Jeżeli masz na przykład koszty na poziomie X, wydajesz blisko tego X miesięcznie albo musisz na przykład brać zlecenia, których normalnie byś się nie podjął, chociażby z wspomnianym wcześniej toksycznym klientem, albo sytuacja, po którą jakby nie masz w ofercie, ale musisz zrealizować odsuwając swoich współpracowników od swojego core działalności, no to jest to duży, duży problem, tak? I to jest też pow powód, dla którego można nazwać firmę takim właśnie miejscem, które... Ogranicza nam ruchy i na pewno nikt z nas nie chciałby w takiej firmie pracować. Więc jeżeli masz taką sytuację, że żyjesz z miesiąca na miesiąc, dosypujesz, zasypujesz, miesięcznie wychodzi podobny pieniądz, jak wchodzi, i co chwilę jest trochę z górką, trochę masz niezapłaconych faktur i koryguje to, to co jest na koncie, no to to nie jest sytuacja komfortowa. I naprawdę, jeżeli ona się utrzymuje długi czas, no to być może, je, oczywiście, jeżeli nie jesteś startupem, gdzie powinieneś wydawać więcej niż zarabiasz. Może to brzmi, zabrzmi głupio, ale po to się bierze rundę od inwestora, żeby nie kisić tej, tych pieniędzy. No bo po to inwestor w, jakby bierze i daje te pieniądze, żebyś ty je wydał. Oczywiście w racjonalny sposób. Natomiast mówię, że to nie jest taka sama sytuacja. Ok, punkt siódmy, gdy wakacje jesteś tak spięty, że ze swoją partnerką, partnerem, z którym wyjechałeś na te wakacje, kłócisz się częściej niż na co dzień. Ok, jakby rozumiem, że może się wydarzyć na wakacjach sytuacja, w której pokłócisz się z partnerem, natomiast jeżeli jedziesz i jakby co chwilę jesteś tak nominowany, bo... Wiesz, że nie, nie zasłużyłeś cudzysłowiem na te wakacje. znaczy, że firma jest niepoukładana i boisz się, że za chwilę pracownik zadzwoni i że coś się po, jakiś pożar się wydarzył. Ja powiem szczerze tak, od dwóch lat wyjeżdżam, wyjeżdżam z przedsiębiorcami na Funders Camp, czyli na obóz dla przedsiębiorców, na który serdecznie zapraszam www.funderscamp.pl i widzę wśród uczestników, że no niektórzy nie są w stanie się oderwać od swojego dnia pracy, zwłaszcza jeżeli obóz, ten nasz wyjazd, zaczyna się w czwartek wieczorem, i na przykład w piątek, to oni są non-stop na telefonach, tak, oni nie, nie do końca korzystają z tych warsztatów, no bo, no bo w firmie się coś może wydarzyć, bo coś się w firmie wydarzyło, tak. Z drugiej strony są też osoby, które są tak hiper poukładane, że, że te cztery dni czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, które są, które są wyłączeni z firmy, ustawiałem tylko autoresponder i to działa i wtedy nie są zestresowani i jakby wszystko gra i jest miła atmosfera i, 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 tak, dalej, i tak dalej, tak dalej. Natomiast jeżeli nie jesteś zorganizowany, jeżeli twoje przedsiębiorstwo nie jest na tyle zorganizowane, żebyś ty z wakacji czerpał, no to znaczy, że ta firma jest więzieniem, tak i niestety, ale chciałbym powiedzieć, najlepiej sprzedają ją. Natomiast firmy, które są w ten sposób zorganizowane, że nie radzą sobie bez fundera, są niesprzedawalne. Po prostu nikt nie chce kupić podmiotu, który jest uzależniony od jednej osoby, bo później funder robi ten exit, wychodzi, robi ten earnout i niestety, ale nie ma kto zarządza tą firmą, no bo nie ma procesów, nie ma guidebooka, nie ma wszystkich innych rzeczy, które powodują, że ta firma powinna być prosta w obsłudze. OK, mamy 19 około minut, więc będę powoli przyspieszał, bo nie ukrywam, że chciałbym, żeby ten odcinek wyszedł mniej więcej 300 minutowy, więc pozwól, że przejdę płynnie do punktu ósmego. Gdy odwiedzasz, przepraszam, gdy odświeżasz crm Google Analytics lub konto bankowe częściej niż to jest potrzebne. Tak? Mamy często tak, że jeżeli nam nie idzie w naszym biznesie, no to wydaje nam się, że jak będziemy odświeżali tego Google Analytics, to wpadnie ta transakcja. Że jak będziemy odświeżali tego CRM-a, który jest podłączony do naszych zapytań, to wpadnie jakieś ważne zapytanie, i my szybko weźmiemy słuchawkę i za chwilę przekujemy tego to na klienta. Konto bankowe sprawdzamy nie podczas każdej sesji, czyli trzy razy dziennie, tylko sprawdzamy je co nie wiem, co 30 minut, jakby czekając, aż kiedyś wpadnie coś. W międzyczasie, co się rzadko zdarza, no bo generalnie musiałby klient wysłać z naszego banku, co jest możliwe, ale wiesz, nie, nie szukałbym tego łudu szczęścia, tego mm, czegoś niepisanego, tak? Więc, więc no, to jest duży problem, jeżeli jesteś tym więźniem tego crm Google Analytics, gdzie odświeżasz i sprawdzasz, czy transakcja, czy ruch na stronie się zgadza, czy co może być przyczyną, po prostu jesteś taki zestresowany, spięty, jakby. Jesteś cały czas w tych narzędziach i tylko je odświeżasz. No ja powiem szczerze, że jakby mam nawet takiego znajomego, starszego przedsiębiorcę, którego jak jestem u niego na spotkaniach, to on odświeża, co prawda. Nie Google Analytics, tylko właśnie transakcje na Allegro, bo, bo jego, większość jego działalności jest na marketplace'ach i właśnie ta para, ten paradoks jest taki, że jakby jesteśmy na tym spotkaniu, to on potrafi trzy razy podczas pięciu minut odświeżyć, czy wpadły nowe transakcje, tak? Więc to wygląda dość komicznie, ale niestety, jeżeli nie jesteś więźniem tej, tej swojej działalności, a co gorsza, to, co gorsza ta osoba mi mówiła, że potrafi podczas oglądania filmu odświeżać, czy nowe transakcje. Wpadły, więc jakby to jest kompletne, kompletne, szambo, kompletne, kompletne, że tak powiem, model, w którym firma naprawdę jest Twoim więzieniem. Okej, okay. kolejny punkt to to, gdy nie masz pomysłu na rozwój tej firmy, nie masz poukładanej planu tego, tego tej działalności, jest ona swego rodzaju, że tak powiem, więzieniem, no bo przychodzisz, realizujesz bieżączkę i cały czas realizujesz bieżączkę, nie wiesz jak ją rozwijać, nie masz planu, nie masz pomysłu. To wszystko powoduje, że jesteś takim kurczę trochę chomikiem, który biegnie w tym kołowrotku i nie wie jak się zatrzymać i to jest moim zdaniem jeden z takich dość dużych błędów, tak jak masz software house, to nie wiesz jak pozyskiwać klientów, masz te pierwsze transakcje, ale nie wiesz jak kolejne uzyskać, bo pierwsze przyszedł z rekomendacji, jak byłeś programistą. No więc Powiem szczerze, że ja też miałem taki czas, że nie wiedziałem, jak pozyskiwać klientów. Mało tego, uważam, że jeszcze dwa lata temu, dwa, dwa i pół roku temu, powiem tak, do 2019 roku nie miałem, w wielu aspektach nie miałem pojęcia, jak sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Później przyszła jeszcze pandemia, która też wywróciła moje. Dotychczasowe plany i też przez długi czas podczas pandemii nie potrafiłem się zreorganizować. Na dzień dzisiejszy uważam, że jesteśmy super zreorganizowani. Mamy fajne produkty, mamy fajne marże, mamy fajnych e, współpracowników i jakby widzę, że ten plan, który określiłem, ten plan, który systematycznie od 2021 roku czy od 2020 roku staram się rozpisywać. W 2020 roku ten plan nie wyszedł, dlatego że pojawia się pandemia, a niestety dużo w tych planach było rzeczy opartych offline. W 2021 roku trochę mieliśmy turbulencji na wzgląd tego, że też jeszcze Mogę powiedzieć śmiało: polski rząd nie zawsze radził sobie z kwestiami pandemicznymi. Na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli niepoukładanie. Mamy dobre plany, mamy fajne produkty i fajny pomysł na to, jak rozwijać. Natomiast jeżeli tego nie posiadasz, nie masz planu, nie masz misji, nie masz celów, nie masz. Fajnych współpracowników, to bardzo szybko powiesz, że firma jest dla ciebie więzieniem i serio, lepiej iść na etat. Jeżeli masz swoje wyuczone kompetencje w fajnym zawodzie, dostaniesz dobre pieniądze. Teraz jest, no niestety, ale rynek pracownika, więc dostaniesz naprawdę, nie powinieneś mieć problemu z szukaniem pracy. I być może lepszym rzeczą jest po prostu pójście na etat do kogoś, tak? Ja wiem, że jakby całe nasze otoczenie, cała nasza bańka mówi: "Rozwijaj haslu i tak dalej". Natomiast ja osobiście nie mam przekonania, czy to jest najlepsze rozwiązanie sam zbyt wcześnie, zbyt młodo i zbyt małym doświadczeniem w pracy u kogoś rozpocząłem działalność gospodarczą i uważam, że pomimo, że są historie Typu nie przepracował ani jednego dnia na etacie, to, to są w, w, pojedyncze przypadki i mało tego. Wraz z rozwojem konkurencyjności, wraz z rozwojem nowych technologii, nowych spółek technologicznych, takich historii będzie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Tak? Nie wyobrażam sobie, żeby każdy osiemnastolatek rejestrował swoją własną działalność 18-latek, czy, czy jak idzie na studia że 23-4-5-latek, 4, żeby rejestrował własną działalność gospodarczą. Sorry, jakby nie kupuję tej historii jakby uważam, że świat się staje tro, coraz trudniejszy i e, coraz trudniej są, będzie o historię, że skończył studia, założył działalność, wyszła. Bo ile może być takich e, złotych dzieci, złotych strzałów i, i złotych e, wspaniałych historii. Kolejna rzecz to prowadzenie prowadzenie biznesu przestaje być twoim marzeniem, tak? Zaczynasz od tego, że prowadzenie działalności jest twoim ultramarzeniem, kochasz to co robisz, uważasz, że to jest wspaniała rzecz. No ale przychodzi czas, gdzie po prostu zaczyna to być takim monotonnym kołowrotkiem. Ja nie mówię o rutynach, bo o rutynach kiedyś z, nagram osobny podcast, jeżeli starczy mi energii. Natomiast rutyny są ultra ważne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ultra ważne jest to, żebyśmy byli właśnie poukładani w tych swoich rutynach, ale to nie o to chodzi. Jeżeli przestaje być Twoim marzeniem to, że chcesz rozwijać własną firmę, to znaczy, że staje się ona więzieniem. Przestaje być marzeniem to, żeby prowadzić działalność i tym samym Zaczynasz oddawać trochę walkowerem, zaczynasz się cofać do obrony, zaczynasz no niestety, ale zaczynasz trochę na przekór samemu sobie i trochę na przekór temu, co miało, by, co miało być, zaczynasz się cofać i zaczynasz trochę być, wy, tak można powiedzieć, wypalonym tym, w całym, tym całym przedsięwzięciem. Ok, no dobrze, natomiast skoro już przeszliśmy. Ten etap tych punktów, które świadczą o tym, że twoja firma jest tym więzieniem, to może chwilę czasu poświęcimy na tym, co możesz zrobić, żeby ta firma nie była tym więzieniem. Ale zanim to nastąpi, chciałbym Cię zaprosić na konferencję, konferencję dla przedsiębiorców wwwfundersmind.pl. To jest przedsięwzięcie, które zrealizowaliśmy pierwsze w 2019 roku. Dzisiaj kontynuujemy to. Chcemy tym razem dla, na stadionie narodowym, aby 20 października odbyła się ta konferencja, więc póki są tańsze bilety zachęcam was do zakupu. No i jedziemy dalej z tematem. Co zrobić, gdy firma to więzienie? Przede wszystkim ja tak bardzo często i bardzo mocno podkreślam to, że pierw powinniśmy określić, co daje nam szczęście i tak skorelować tą firmę z tym, co daje nam szczęście, żebyśmy mogli być po prostu szczęśliwy, bo to jest jakby moim zdaniem kwintesencja prowadzenia działalności. Jakby dlaczego nie chcę, nie chcę pracować na etacie, bo nie chcę codziennie dojeżdżać do Warszawy pociągiem, bo chcę mieszkać w swoim mieście, a to daje mi możliwość moja firma. Uszczęśliwia mnie też to, że mogę pojechać w podróż. Oczywiście podczas COVID-u to trochę się zmieniło, te priorytety też się zmieniły, ale na przykład uszczęśliwia mnie to, że mogę spędzać czas ze swoim synem i ze swoją córką, ze swoją rodziną. To jest dla mnie coś, co określiłem sobie jako coś, co mnie uszczęśliwia, więc chcę tak dopasować, chcę tak stworzyć firmę. Pomimo, że dzisiaj jest piątek, 18:26, jak to nagrywam, to naprawdę świetnie, poza takimi rzeczami, gdzie chcę po prostu mieć chwilę spokoju i zostaję faktycznie do tej 19:20 w pracy, to firmę staram się układać w ten sposób, żebym mógł spędzać czas z, moimi, z moją rodziną. Z moimi znajomymi, to jest dla mnie bardzo ważne i to mnie po prostu uszczęśliwia. Ja rozumiem i mam znajomych, którzy pracują, którzy są singlami, którzy nie poświęcają ze swoim znajomym wiele czasu i jakby rozwijają swoje firmy. I to jest ok, pod warunkiem, że to ich uszczęśliwia. Jakby dla mnie rozwój firmy jest moim konikiem absurdalnym, natomiast w gałęzi priorytetów najwyższym priorytetem jest dla mnie rodzina. I to, żebym mógł z tą rodziną wspólnie podróżować. I to jest rzecz, która na przykład mnie bardzo jara. Powiem taką wam historię. W tym roku pojechałem na taki męski wypad z moim czteroletnim synem. Pojechaliśmy do trójmiasta, a właściwie polecieliśmy samolotem z Warszawy, dlatego że mój syn nie pamięta swoich poprzednich podróży, bo byliśmy na Cyprze, byliśmy w Hiszpanii i on tego nie jest w stanie pamiętać, bo był zbyt mały, żeby, żeby sięgnąć się pamięcią, więc chciałem, żeby teraz jako 4 lata, gdzie już mu się wyrobiła ta świadomość, żeby polecieć z nim i to zrobiłem to w tygodniu roboczym. Tak, tak zorganizowałem się, że nie chciałem, żeby nikt mi przerywał. I po powrocie byłem niesamowicie zdyscyplinowany, niesamowicie nakręcony, bo spędziłem, naładowałem baterię i zrobiłem coś, co mnie uszczęśliwia. Więc jakby uważam, że jeden z punktów jest us robienie tego, co nas uszczęśliwia i dopasowanie firmy, żeby firma była motorem, żeby firma była paliwem do robienia rzeczy, które nas uszczęśliwiają, do, do wszystkiego, co coś co sprawia nam, że nasze serce w cudzysłowie bije szybciej, jakkolwiek by romantycznie to nie zabrzmiało. Druga rzecz to realizacja misy, misji firmy. Jakby przez wiele czasu uważałem, że nasza firma nie ma misji i tak Po określeniu tego, co jest misją firmy, jakie są jej cele, jakie, jak, w jakich kwestiach chce wywierać impact na rzeczywistość, wtedy zaczęło mi się dużo lepiej pracować mojej we własnej firmie. Okazało się, że ona już nie jest tym więzieniem, że musi mi dawać po prostu zarabiać. Bo nie chcę prowadzić firmy po to, żeby mieć pieniądze na, że tak powiem, życie, tylko chcę, żeby to była naturalna kolej za moją dobrą pracę i jakby realizację misji, realizację tego impaktu, który mam nadzieję, że coraz bardziej będzie nasza firma wywierała. I mówiąc szczerze, ten podcast też jest jakby realizowany, dlatego że czuję, że jeżeli będę robił to regularnie, jeżeli będę mądrze, do was mówił, to będzie miało to jakiś impact na wasze działalności, a to jest de facto misja naszej firmy. My robimy produkty z misją dla przedsiębiorców. Okej. Okay. Kolejna rzecz, trzecia z tych rzeczy, które możesz robić, to delegowanie. Co znaczy delegowanie? No trochę więcej niestety, niż pani Zosiu, pani zrobi rzecz X, Kacper zrób to, Paulina zrób tamto. Tak, jakby oczywiście. Stary model działalności delegowania polega na tym, że właśnie delegujemy zero jedynkowo, zrób to, zrób tamto, i tak dalej. Natomiast tu chodzi o zrobienie procesu z delegowania. Czyli po pierwsze, jakby są osoby odpowiedzialne u nas w firmie za konkretne rzeczy, za konkretne departamenty i one wiedzą, co mają robić. Mało tego, co ważniejsze, jest to też, jak my kontrolujemy, jak, jak sprawdzamy, czy dana rzecz została wykonana. I teraz nie ma sensu, że jeżeli mamy strukturę wielowarstwową firmy, jeżeli nie, nasza firma nie ma struktury płaskiej, żebyśmy kontrolowali każdą rzecz w firmie i, i jakby, żebyśmy my odpowiadali za delegowanie każdej rzeczy w firmie. No u nas na przykład już sam, pracownicy sami delegują, na przykład, prosty przykład mam z, odnośnie Michała Karzyńskiego, który wziął na siebie automatyzację, to nie ja zlecam robienie automatyzacji do naszego software house, który obsługuje nas pod kątem automatyzacji. Tylko Michał Karzyński. Jedna sprawa, że ja jakby jestem w tym słabszy, druga, że to jest jakby jego rola w firmie, więc jakby delegowanie nie polega na tym, żeby wszystko przedsiębiorca delegował do pracowników, a oni później delegowali dalej, tylko określenie celów, a oni po prostu mają rozwiązywać po drodze problemy i to jakby oni mogą dalej delegować. Oni mają też prawo do wydelegowania tego do outsourcingu, albo do pracowników niższego szczebla, albo do osób w ogóle w organizacji, które się tym zajmują, więc jakby to też wymaga dobrego uprocesowania tego, jak wygląda takie koło delegatury u nas w dzia naszej działalności. Okej, okay. czwarta rzecz, i to jest takie fajne moje odkrycie, i powiem szczerze, że, że im więcej rozmawiam, z doświadczonymi przedsiębiorcami, ale nie tylko z przedsiębiorcami, bo rozmawiam też z wieloma ciekawymi osobami, które nie są do końca przedsiębiorcami, to nie ukrywam, że czas na strategię, na budowanie strategii i, co ważne, budowanie modeli świata to jest brzmi jakoś absurdalnie, natomiast ja na dzień dzisiejszy widzę bardzo duży wpływ na tym, jak rozumiesz, rozumiesz jak funkcjonuje świat i to. To głupio zabrzmi, bo nie chodzi o to, żeby rozumieć politycznie, geopolitycznie ten świat, tylko jak, jak w pewne zjawiska, które mają miejsce w twojej branży, które mają jakby podkładki ekonomiczne tego, jak jeżeli Twoi klienci to nie są firmy, tylko na przykład osoby indywidualne tego, jak rynek ma, jak rynek się kształtuje, jaki ma to wpływ na ludzi. De facto to jest, jakby nie poświęcam temu dużo czasu, tak? Nie, jakby nie jestem filozofem, który ma nieograniczone czasy na tego typu rozważenia, natomiast nie ukrywam, że coraz więcej czasu poświęcam takim modelom, modelom tego, jak funkcjonuje świat i strategii i przerzucenia, przekłócenia tego na strategię firmy, tak, żeby wiedzieć, jak się we współczesnym naszym świecie powinna nasza firma poruszać i jakby jaka, jaką strategią powinna kroczyć. Ok, potem kolejna rzecz, którą uważam, punkt piąty, którą uważam za, za ważną pod tym kątem, jest na pewno wyrwanie się ze środowiska. Kurczę, rozmawiałem z moim znajomym, który nie do końca lubi podróżować i powiedziałem, pytam się go, dlaczego ty nie podróżujesz? No bo to nie sprawia mi szczęścia. Jakby ja rozumiem ten argument, natomiast... Powiem szczerze, rozmawiałem z dziesiątkami, jak nie setkami, mówiąc szczerze, przedsiębiorców i nie tylko przedsiębiorców, że w momencie, gdy oni wyjeżdżają ze swojego miejsca naturalnego, czyli jak na przykład, tak jak ja przychodzę, przyjeżdżam samochodem codziennie do firmy, i jeżeli pracuję z innego miejsca, czasami z pociągu, czasami z kawiarni, czasami jadę na dwutydniowy urlop, czasami wycinam się na weekend i pracuję z laptopem, który nie ma dostępu do internetu. Teraz to jest odcięcie się to też jest zanurzenie się w nowym środowisku, w innym środowisku, albo odcięcie się naszego środowiska naturalnego. Ja widzę ogromny wpływ na produktywność, ogromny wpływ na to, jak myślę, i zgadzam się z pojęciem, że najlepsze pomysły przychodzą w momencie, gdy jesteśmy wyspani, nie jesteśmy zestresowani. O tym oczywiście. Powiem w osobnym punkcie, ale gdy jesteśmy właśnie w innym środowisku, bo to inne środowisko często wpływa na to, że jesteśmy mniej zestresowani. Tak? Oczywiście to też ma, musi być z naszym, z naszą, z naszym charakterologią e, pasować, bo, bo być może gadam głupoty i dla Ciebie na przykład wyjście z Twojego środowiska, w którym się otaczasz, jest dla Ciebie stresogenne, tak? bo takie rzeczy też się zdarzają, natomiast to jest mocno indywidualna kwestia. U mnie to działa bardzo dobrze i naprawdę zachęcam potestowanie, nawet zmiana otoczenia pracy, albo odcięcie się nawet od internetu. W sensie w popracowanie na laptopie, który nie jest podłączony do sieci. Ja mam taki w domu laptop, nie, celowo nie po Wi-Fi go nie podłączam. Nie, nie, nie ma on dostępu do Facebooka, nie ma on dostępu do wielu rozpraszaczy, pracuję na nim wyłącznie w weekendy, w weekendy, w które na przykład moje dzieci już pójdą spać i, i tak dalej, więc. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyrwanie się z środowiska. To nie musi być drogie, to nie musi być wyjazd nawet za miasto, to, to może być nawet stworzenie sobie takiej improwizorki to nie musi być codziennie, tak? Przecież jakby nie musimy codziennie wyrywać, to może być raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, w zależności od twojej potrzeby, tak? Kolejna rzecz to optymalizacja firmy pod zysk, tak? Przeczytałem kiedyś taką książkę Profit Version, ona bardzo mocno mi otworzyła oczy wielu, zwłaszcza przedsiębiorców typu startupowców. Mówi, że firma to powinna zwiększać przychody, 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 tak i jakby to też może być pewnego rodzaju pułapka i to też może być pewnego rodzaju to też może być pewnego rodzaju no takiego rodzaju więzienie, tak? Jeżeli, jeżeli bierzesz i cały czas robisz pod przychody, pod przychody, coś ci się załamie, budujesz to od nowa, ja też byłem w takiej pętli, i to też nie jest zdrowe. Bardzo dobrze pomaga myślenie o tym zysku, tak? Jakby my teraz po o, po otworzeniu nowej spółki, spółki ZO, dopiero teraz, w tym roku 2022, myślimy bardzo mocno o zysku. W tamtym roku optymalizowaliśmy firmę pod wzrosty, pod przychód, zwiększaliśmy zatrudnienie, zwiększaliśmy hmm, wynagrodzenia, zwiększaliśmy. Zwiększaliśmy wydatki itd., a teraz chcę oczywiście zwiększyć. W tym roku plan jest na zwiększenie wydatków na reklamę, na generowanie leadów i na generowanie sprzedaży, ale w pierwszej kolejności chcemy patrzeć na zyski. To jest dla mnie w tym roku bardzo. Bardzo ważne. Kolejny punkt, siódmy punkt to wyzbycie się efektu FOMO. No niestety, ale jesteśmy takimi osobami, które jak widzą, że naszym znajomym na Facebooku firmy się pięknie rozrastają, na LinkedInie się wszystko pięknie rozrasta, a na Instagramie też w ogóle, jakby kraina miodem i, mle, miodem i mlekiem płynąca. No to my wtedy zaczynamy. Zaczynamy też w tym, w tym momencie patrzeć, że trawa, trawa u sąsiada jest bardziej zielona, że to my się nie nadajemy, że nasza firma już powinna być trzy razy większa, bo wszyscy są na okładkach Forbesa, są na okładkach innych magazynów biznesowych, wszyscy są, jedzą kolacje biznesowe i oczywiście wrzucają zdjęcia z nich. Więc jakby wszyscy wszystko robią doskonale i perfekcyjnie, natomiast, natomiast wydaje nam się, że my nie i jakby wyzbyć się efektu FOMO spowoduje, że nie będziemy więźniami własnej firmy, bo my sami określimy strukturę, framework naszej firmy. Nikt nam nie będzie mówił, jak mamy budować naszą własną firmę, a niestety dostajemy takiego skrzywienia, jak widzimy, że coś. Znajomy na LinkedInie robi tak i nam się wydaje, że to jest jedyna słuszna droga. Zaczynamy tym nie, bre, b, tą samą drogą iść i się okazuje, że jednak to nie jest ta wyznaczona i najfalszpaniajsza e, droga, więc wyzbycie się efektu FOMO, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Kolejna rzecz, mentor, posiadanie mentora albo rozmowy z psychologiem, ktoś do odbicia myśli, to jest super rzecz. Jakby ja odkryłem w tym, w tym roku, szczególnie w tym roku, w sensie jakby postanowiłem pod koniec poprzedniego, że będę dużo więcej pracował z mentorami, z osobami, z którymi mogę odbić myśli. Korzystałem w tamtym roku z pomocy psychoterapeuty, więc generalnie. Uważam, uważam to za świetny, świetny model, świetny motyw, i w tym roku już nagrałem sobie pierwsze spotkania z potencjalnymi mentorami. Chcę zobaczyć, czy te osoby będą w stanie mnie mentorsko poprowadzić. Oczywiście, mentorów wybrałem w kwestiach, w których nasza firma albo ma braki, albo mogłaby działać lepiej. Albo chcę z tych elementów uczynić jako taki konik, właściwie motor napędowy firmy, i w takich kwestiach szukam mentorów i, i chcę wyznaczać ścieżki, i to też uważam, że powoduje, że nie jesteśmy zamknięci, nie jesteśmy zniewoleni w tej naszej bańce naszego umysłu, i to też powoduje, że, że, nie jesteśmy takim, że firma nie staje się takim więzieniem. Dziewiąta rzecz, dziewiąty punkt to wygospodarowanie czasu na inteligentne tracenie czasu. Zauważyłem bardzo duży wpływ tego, gdy zaczynam przerzucać swoją rozrywkę, swoje spędzanie czasu wolnego z Netflixa, HBO i innych tego typu inicjatyw, które polegałem na oglądaniu filmów, które oczywiście przez efekt FOMO też się całkiem dużo nazbierało, no bo też jakby. Nie jest tak, że wyzbyłem się do, do zera mediów społecznościowych, więc wiem, co tam moi znajomi polecają. Kiedy Wiedźmin, kiedy gra o Tron, paradoksalnie nie oglądam ani jednego, ani drugiego, ale wiele razy jakby korzystałem z, z poleceń. I w przypadku przeczytam czy, taką książkę autorów y, reworku, mam chaos w pracy, coś takiego brzmi takie po, polskie tłumaczenie i oni tam podkreślali właśnie y, siłę y, a nie, przepraszam, to było w książce Ego to twój wróg, albo mogę, albo właśnie dobrze powiedziałem, że to mam chaos w pracy. Nieważne, w każdym razie w jednej z tych pozycji było o posiadaniu inteligentnej formy rozrywki, żeby żeby później móc pracować głęboko, a praca głęboka też jest ogromna, ma ogromny wpływ na to, czy nasza firma jest naszym więzieniem, czy nie, no to uważam, że taka inteligentna rozrywka, czyli zamienienie Netflixa na książkę, to nie musi być książka roz, rozwojowa, to nie musi być książka biznesowa, to może być zwykła lektura, tylko zamienienie filmu na książkę i czytanie albo audiobook, gdzie możesz wyciszyć, gdzie zdecydowanie na mniej bodźców generuje nam słuchanie audiobooka, czy czytanie książki, no to jakby żyjemy w świecie, który jest mocno przebodźcowany, który nas mocno bodźcuje, i jakby prowadzenie działalności to też jest jakby umiejętność, gdy już mamy ten czas wolny wyciszenia się i Odseparowanie się od tych bodźców, i generalnie film dostarcza dużo więcej bodźców. Ja, mówiąc szczerze, zaobserwowałem u siebie, że takie mikro zmiany, typu, że ja przeżywam film, tak, że jakby ja zupełnie łączę ten obraz, ten dźwięk, te wszystkie, wszystkie receptory pracujące, i teraz widzę jakby duży, duży wpływ na to, że nie oglądam w tygodniu filmów, tylko przerzuciłem się na audiobooki i na książki. Dużo e-booków czytam, byłem w tamtym roku, teraz dużo więcej audiobooków i widzę naprawdę dużo, dużo większy wpływ. Pomimo, że to nie są jakieś super, jakby teraz czytam, teraz słucham właściwie Omerty, Mario Puzo i jakby jestem za, za zachwycony, tak jakby w ogóle jak bardzo skupiony jestem na tym, co słucham, bo słucham też na spacerach, jak wychodzę z psem i uważam, że to jest naprawdę taka intelektualna, bardziej intelektualna, gdzie myślisz, rozważasz o tym, co się dzieje, bo masz trochę więcej czasu, tak jakby audiobook trwa średnio 10 godzin, film półtorej, tak więc jakby autorzy filmu muszą skondensować to w krótkim terminie, tak więc jakby uważam, że to ma ogromny wpływ i, i takie znalezienie czasu na tą inteligentną rozrywkę też powoduje to, że nie jesteśmy tymi więźniami. Ostatnia rzecz, dziesiąta, zdrowie i Patrzenie na te parametry związane ze zdrowiem, tak? Wysypianie się szczerze, jakby ja widzę, jak duży wpływ na stres, jego właściwie brak ma wysypianie się i uregulowanie tego czynnika bardzo wpłynęło, że nie jestem takim kurde więźniem. Po pierwsze, nie ustawiam sobie spotkań na godzinne poranne. Bardzo rzadko. W sensie, żeby nie zaspać, żeby mój organizm mógł odpocząć, żeby nie wstawać na. Dźwięk budzika, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie uważam, że cały spektrum rzeczy związanych ze zdrowiem ma bardzo duży wpływ na prowadzenie działalności. Na pewno nagram osobny odcinek o tym, bo, bo strasznie się tym jaram, strasznie, strasznie mi się to podoba i jakby chcę. Chcę powiedzieć o swoich błędach i swoich doświadczeniach związanych i swoich, jakby tego, jak uważam, że zdrowie ma wpływ na, na działalność, ale to, to w następnym odcinku. A dzisiaj powiem Ci, że po prostu ten punkt jest ważny, żeby monitorować go, co robić, żeby nie mieć tego efektu, że właśnie firma firma nas zniewola. Tak? A bardzo ważne i bardzo często jest to, że właśnie fanderzy. Mówią, że nie mają czasu na zdrowe odżywianie, tak? Jakby jedzenie pizzy. Nawet obejście sobie jakby typowy serial o startupach, to tam motywem jest zimna pizza, tak? Odgrzewana albo czasami jedzona na zimno po nocy kodowania, tak? I jakby uważam, że to jest taki cholerny mit i, i jakby przedsiębiorca, który nie ma czasu na zdrowie, na zdrowe odżywianie, na pójście spać w określonych porach, na regularne treningi. To nawet nie muszą być nawet treningi, nawet na spacer. Generalnie chodzi o ruch, to, to bardzo dużo na tym tracą i uważam, że jakby to mocno nas zniewala. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek podcastu, proszę cię, daj łapkę w górę. Testowo robimy go tylko i wyłącznie na YouTubie, żeby zobaczyć, czy. Jest sens wracania do nagrywania w tej formie? Wydaje mi się, że tak, ale muszę zebrać też feedback od osób, które do tej pory nas słuchały i zobaczyć, ile osób nas teraz będzie słuchało. No i zapraszam Cię do naszych inicjatyw. Na te najważniejsze to FundersCamp.pl, czyli takie wyjazdy dla przedsiębiorców, no i konferencja FundersMind.pl. No i to do nich Cię szczególnie zachęcam. Jeżeli chcesz poznawać przedsiębiorców, jeżeli chcesz się z nimi obracać, no to. Zdecydowanie warto, bo polecam wejść na tę stronę, zarejestruj się na, na, do, do obozu dla przedsiębiorców, tak, że tak powiem, czy, czy, czy na naszą konferencję i spotkajmy się na żywo, bo tego nam teraz szczególnie w tych dziwnych czasach potrzeba. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś tego do końca. Pozdrawiam serdecznie. Zostaw komentarz, to na pewno będzie dobrze działało na moją motywację. Na razie.